Środowisko graficiarzy bywa postrzegane jako hermetyczne. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego stara się je przybliżyć, zapraszając hiszpańskich artystów graffiti, którzy tworzą miejskie pejzaże. Chodziło po prostu o to, żeby zacieśnić więzy kulturalno-społeczne z Hiszpanią. W ramach tego projektu poprosiłem artystów z Barcelony najpierw, związanych z Niezależnym Ośrodkiem Kultury w Barcelonie, La Escocesa, i przyjechali tutaj w zeszłym tygodniu, prezentowali swoje prace. Teraz przyszedł czas na legendarnego E-1000, który jest związany ze środowiskiem ulicznej sztuki w Madrycie. Studentom Instytutu Sztuki prezentował, jak razem z innymi graficiarzami działa w miejskiej przestrzeni. To są ludzie, którzy jeżdżą po prostu po świecie, są zapraszani w różne zakątki świata, tam notują swoje wrażenia albo prezentują swoją sztukę na ścianach, na murach. E-1000 dla swojej sztuki wybiera zakazane miejsca i działa pod przykryciem. W Instytucie Sztuki pokazał twarz i zostawił po sobie pamiątkę. Przez kolejne 2 dni będzie tworzył na ulicach Warszawy. I love Poland. I think there is, Kocham Polskę. Jest tu mnóstwo przyjaznych ludzi. Są bardzo zabawni. Czuję się tu bardzo wygodnie i swobodnie, jak w domu. Comfortable, stay here. I feel like in home. Przed amatorami sztuki ulicznej kolejne spotkania w ramach cyklu Hiszpańskie Graffiti. Na wszystkie zaprasza Wydział Artystyczny przy ulicy Wiśniowej.